jak tutaj zwiększyć naszą mobilność, czyli jak kupić samochód i jak uzyskać tajskie prawo jazdy. Zapraszamy na film. Po kilkunastu miesiącach pobytu w Hua Hin doszliśmy do wniosku, że należą się nam wakacje. Gdzie wakacje? No najlepiej pojechać gdzieś na południe Tajlandii. W jakieś ustronne miejsce oczywiście. Tak, w jakieś ustronne miejsce. No i co? Zaczęliśmy rozważać, jak się tam dostać do tego ustronnego miejsca. Doszliśmy do wniosku, że największą przeszkodą jest brak jakiegoś środka transportu, bo rozważaliśmy wynajęcie samochodu, z kierowcą, ale okazały się te obydwie opcje dość kosztowne. No i zaczęliśmy szukać po forach możliwości kupna samochodu. No i w ten sposób staliśmy się posiadaczami naszej pięknej bryczki, czyli Mitsubishi Mirage, która została natychmiast nazwana Blusią. Z powodu jej niebieskiego koloru. Jak tutaj można w Tajlandii kupić samochód? No dokładnie tak samo jak w Polsce. Są trzy możliwości. Albo kupujemy samochód bezpośrednio, nowy samochód bezpośrednio z salonu, albo kupujemy używany samochód u dealera z salonu, albo kupujemy od osoby prywatnej. W zasadzie wszystkie procedury są podobne. Jest takim plusem dużym, jeżeli kupujemy z salonu zarówno używany, jak i nowy samochód, że dealer załatwia nam wszelkie formalności z tym związane. Natomiast jest jedna ważna różnica. Jeżeli się zdecydujemy na zakup używanego samochodu z salonu, to do tej ceny trzeba doliczyć 7% VAT-u. W większości salonów jest tak to ustalone, że podana cena nie zawiera tego VAT-u i w momencie zakupu używanego samochodu dealer doliczy nam 7% do ceny samochodu, więc z tym się trzeba liczyć. No my mieliśmy to szczęście, że kupiliśmy samochód od osoby prywatnej. Ona załatwiła wszelkie formalności związane z przepisaniem aktu własności samochodu na nas. I myślę, że trzeba jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Mianowicie tutaj podatek drogowy nie jest wliczany w cenę paliwa. Opłaca się go raz na rok, łącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem, które jest rzeczywiście bardzo niewielkie, bo chyba 650 batów wynosi, czyli jakieś mniej więcej 80 zł za rok. Natomiast jest bardzo ograniczone, więc jeżeli ktoś chce mieć ubezpieczony samochód, dokonuje to już osobno, na przykład w jakiejś prywatnej firmie ubezpieczeniowej. No i co tu jest jeszcze istotne? Siedmioletnie samochody do 7 lat są zwolnione z przeglądów rejestracyjnych. Dopiero po 7 latach taki obowiązek jest co roku, podobnie jak i u nas. Te wszystkie formalności odbywają się w takim tutejszym wydziale komunikacji, który nazywa się Departamentem Transportu Lądowego. No to tyle może na temat samochodu, więc tak, bryczka już jest, ale... Lejce. No właśnie, lejce. No, lejce. To jest dla nas, to było bardzo ważne i właściwie trochę nas też przez jakiś czas wstrzymywało od, w ogóle przed myśleniem o zakupie samochodu, bo wydawało nam się, że uzyskanie tajskiego prawa jazdy może być dość skomplikowane. No okazało się, że wcale tak źle to nie wygląda. Znaczy są tutaj, można powiedzieć, trzy opcje uzyskania tajskiego prawa jazdy. Po pierwsze, no można iść na taki zupełnie podstawowy kurs prawa jazdy prowadzony przez autoryzowaną szkołę jazdy. Wówczas uczą nas jazdy i uczą nas teorii i w takiej szkole można zdać egzamin i na tej podstawie uzyskać tajskie prawo jazdy. Można też, jeżeli ktoś już potrafi jeździć, ale z jakichś powodów no, nie jest w stanie tego udokumentować, nie ma na przykład ważnego prawa jazdy, albo po prostu jest mu tak wygodniej, może iść do takiej szkoły, które oferują dwudniowe dosłownie kursy,
gdzie uczy się tylko w zasadzie teorii, no bo wiadomo, że przez dwa dni nikt się nie nauczy jeździć, ale można tam zdać egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny i na tej podstawie również uzyskać tajskie prawo jazdy. No ale ponieważ my mamy nasze prawa jazdy już od wielu lat. Od ilu lat masz prawo jazdy? Ponad 45, prawie 50 lat. No, a ja niewiele krócej. Dlatego stwierdziliśmy, że nam takie tajskie prawo jazdy po prostu się należy bez żadnych egzaminów. Z definicji. Z definicji i bez żadnych egzaminów. I postanowiliśmy właśnie w taki sposób o to prawo jazdy się postarać. To znaczy tak, jeżeli ktoś posiada ważne prawo jazdy krajowe, może się starać o przepisanie tego krajowego prawa jazdy na tajskie prawo jazdy. Trzeba się zgłosić do Departamentu Transportu Lądowego z dokumentami. Te dokumenty są następujące. Zaświadczenie o zamieszkaniu wydawane przez Immigration. Zaświadczenie lekarskie, które bardzo prosto jest uzyskać. Zajęło nam to może 15 minut, bo zostaliśmy zważeni, zmierzeni. Zmierzono nam ciśnienie krwi i lekarz, patrząc nam głęboko w oczy, stwierdził, że nie mamy żadnych problemów psychicznych albo fizycznych i że możemy prowadzić samochód. I takie zaświadczenie kosztowało nas 300 batów od osoby, więc też nie był to duży koszt. Następny było... A trzeba jeszcze jedno dodać, że ono jest ważne przez 30 dni. Tylko przez 30 dni. Przez 30 dni od momentu wydania. Tak. No oczywiście musimy mieć paszport z ważną wizą i co ważne, nie może to być wiza turystyczna. Musi to być wiza non-immigrant, czyli taka uprawniająca do dłuższego pobytu. No i najważniejszy właściwie dokument to musi być prawo jazdy to krajowe, lokalne, jakie uzyska się w naszym kraju. Jeżeli ktoś ma prawo jazdy w języku angielskim, to w zasadzie już nie musi się starać o nic dodatkowego, bo dokument w języku angielskim jest tutaj wystarczający, żeby uzyskać tajskie prawo jazdy. Natomiast, no jak w naszym przypadku, my mamy polskie prawo jazdy, wobec tego tutaj wymagane jest albo międzynarodowe prawo jazdy, które jest jednocześnie tłumaczeniem naszego krajowego prawa jazdy, albo tłumaczenie prawa jazdy poświadczone przez ambasadę polską. No, stwierdziliśmy na początku, że łatwiej nam będzie uzyskać takie międzynarodowe prawo jazdy, zwłaszcza, że są tutaj takie agencje, które pomagają uzyskać taki dokument online. No i taki dokument właśnie uzyskaliśmy. Mamy taki dokument, międzynarodowe prawo jazdy, które jest, oprócz tego, że jest to książeczka oczywiście ważna tylko z naszym polskim prawem jazdy, również jest tutaj taka wkładka, niewielkie, małe, międzynarodowe prawo jazdy. Tak, i wydawało nam się, że to już będzie rozwiązaniem sprawy. Okazało się, że niestety tak nie jest, bo gdy udaliśmy się do naszego Departamentu Transportu Lądowego w naszej prowincji, okazało się, że akurat ten urząd ma inne wymagania i oni w ogóle nie akceptują międzynarodowych praw jazdy i że niezbędne będzie jednak tłumaczenie naszego polskiego prawa jazdy poświadczone przez ambasadę. No i tutaj niestety to była najbardziej czasochłonna część tego procesu, ponieważ uzyskanie takiego potwierdzenia tłumaczenia, czyli po prostu my przetłumaczyliśmy sobie prawo jazdy, a ambasada przybiła nam tylko pieczątkę, że no jest to zgodne z naszym dokumentem. Trwało to no ponad 30 dni, dlatego też niestety tutaj przestrzegamy, żeby w odpowiedniej kolejności starać się o te dokumenty, jeżeli komuś przyjdzie przejść przez tą procedurę. Po prostu nasze zaświadczenie lekarskie straciło ważność w międzyczasie. Musieliśmy jeszcze raz wystąpić, no jeszcze raz postarać się o to zaświadczenie. No i kiedy udało się nam już uzyskać komplet dokumentów, no to właściwie to później to już poszło nam jak spłatka, bo udaliśmy się po raz kolejny do Departamentu Transportu Lądowego z kompletem już dokumentów, które zostały zaakceptowane. I przeszliśmy testy. Testy
psychofizyczne, to się bodajże nazywa. Więc tak, sprawdzili, czy mamy odpowiedni refleks, czyli umiemy nacisnąć pedał hamulca. Pedał hamulca w momencie, kiedy zaświeci się czerwone światło, że potrafimy rozróżniać kolory. Pani nam pokazywała różnokolorowe kropeczki i musieliśmy powiedzieć, jaki kolor jest teraz pokazywany. Sprawdzono nasze widzenie peryferyjne, czyli zapalały się światełka po naszych obu stronach i musieliśmy powiedzieć, jaki kolor został zaświecony. Sprawdzano też, czy umiemy widzieć przestrzennie, tak? Czy potrafimy ocenić odległość. Ustawialiśmy dwa takie pionowe patyczki w jednej linii. No i to w zasadzie było tyle. No na szczęście mogliśmy mówić po angielsku i te kolory i wszystkie komendy związane z tym mogliśmy mówić po angielsku. Tak, tak. Była tam osoba, która mówiła po angielsku. Później pokazano nam film. Godzinny film. Godzinny film. I to był chyba najgorszy horror, jaki kiedykolwiek w życiu oglądaliśmy, bo przez tę godzinę oglądaliśmy po prostu chyba wszystkie możliwe wypadki drogowe, które mogą się zdarzyć. No po oglądnięciu tego filmu to wiemy już na pewno, że będziemy jeździć bardzo, ale to bardzo ostrożnie. I chyba taki był cel tego filmu. No i później to zostało co? Zrobili nam zdjęcie i wydali nam tajskie prawo jazdy. Tajskie, tajskie prawo jazdy. I co trzeba tutaj powiedzieć? Wydanie takiego prawa jazdy jest naprawdę tanie, bo kosztuje 210 batów od osoby, czyli nie wiem, 25 zł powiedzmy, 25 zł. To jest czasowe prawo jazdy. Pierwsze tajskie prawo jazdy jest zawsze czasowym. Ono jest ważne przez 2 lata. Po 2 latach trzeba prawdopodobnie przejść podobną procedurę ze sprawdzaniem naszych testów psychofizycznych i wtedy dostaje się już 5-letnie prawo jazdy i dopiero takie 5-letnie prawo jazdy upoważnia do starania się o międzynarodowe prawo jazdy wydane w Tajlandii. O, tak to powiem. Tak to wszystko wygląda. Tak, ale to prawo jazdy, co ciekawe, upoważnia nas do jazdy tutaj we wszystkich okolicznych krajach, prawda? Tak, Tajlandia jest członkiem Stowarzyszenia ASEAN, które skupia 10 krajów Azji Południowo-Wschodniej i to jest właśnie bardzo duży plus, że to prawo jazdy możemy wykorzystać na przykład na Filipinach albo w Malezji, gdzie chcielibyśmy sobie wypożyczyć samochód, więc to prawo jazdy jest również tam ważne. Podobnie jak polskie prawo jazdy jest ważne w całej Unii Europejskiej. I co jeszcze jest ważnego? Mianowicie w wielu przypadkach to tajskie prawo jazdy może służyć jako dokument tożsamości, więc przydatna sprawa. No cóż, mówiliśmy teraz o prawach jazdy, o tym wszystkim, co jest związane z lejcami, prawda? Ale teraz trzeba powiedzieć o jednym, mianowicie pewnie wszyscy o tym wiecie, ale Tajlandia jest krajem, gdzie jest ruch lewostronny. Czyli po prostu poruszamy się inaczej niż w Polsce. Samochody mają kierownicę po złej stronie. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Trzeba się przyzwyczaić do ruchu lewostronnego. No, dla nas może nie była to jakaś taka wielka przeszkoda, ponieważ już kilkanaście miesięcy poruszamy się naszym elektrycznym rowerkiem, więc mniej więcej opanowaliśmy jazdę po złej stronie ulicy. To po pierwsze. A po drugie, no cóż, w samochodzie najfajniej jest mieć automatyczną skrzynię biegów. I jeszcze jedna uwaga, w większości samochodów kierunkowskazy włącza się prawą ręką, więc na początku dość często włączałem kierunkowskazy dźwignią do wycieraczek. Tak to wygląda. Natomiast mówiąc jeszcze w dalszym ciągu o prawach jazdy, trzeba powiedzieć, że w Tajlandii są 2 prawa jazdy. Osobne prawo jazdy na pojazdy jednośladowe, czyli na motocykle i skutery, a osobne prawo jazdy na pojazdy samochodowe. I tutaj ważna uwaga, mianowicie tu w Tajlandii, jeżeli mamy nasze europejskie czy polskie prawo jazdy kategorii B, tutaj nie można żadnym jednośladem, mając takie prawo jazdy, jeździć. Inaczej niż w Polsce, gdzie jednoślad do pojemności silnika bodajże do 125 cm sześciennych, można nim kierować, mając prawo jazdy kategorii B. Tutaj jest to nieakceptowane.
Czyli pamiętacie, pamiętajcie, gdybyście się wybierali do Tajlandii, chcieli sobie wypożyczyć tutaj motocykl albo skuter, to musicie mieć prawo jazdy kategorii A. Międzynarodowe prawo jazdy kategorii A. Prawo jazdy kategorii B jest traktowane przez policję jako brak prawa jazdy. To jest bardzo istotne i tutaj w wielu przypadkach, jeżeli posługujecie się międzynarodowym prawem jazdy, to trzeba jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Mianowicie, niby prawo jazdy międzynarodowe jest ważne przez rok czy nawet 3 lata, ale tak naprawdę ubezpieczyciele zwracają koszty ewentualnie jakiejś kolizji drogowej tylko w przypadku, jeśli poruszamy się, posługując się międzynarodowym prawem jazdy, nie dłużej niż 3 miesiące. Tak, ono jest w zasadzie dla turystów. Jeżeli ktoś chce tutaj mieszkać na dłużej, to powinien pomyśleć jednak o tajskim prawie jazdy. No zwłaszcza, że tak jak widzieliście, nie jest trudno go uzyskać. Nie jest trudno, ale procedury tutaj są czasochłonne, więc jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać takie prawo jazdy, to proponujemy najpierw, żeby udał się do swojego Departamentu Transportu Lądowego, dowiedział się, jakie są procedury, no bo myśmy już zapłacili to frycą. Myśleliśmy, że międzynarodowe prawo jazdy wystarczy, że wystarczy je tylko przepisać na polskie prawo jazdy, na tajskie prawo jazdy. Okazało się, że nie. Troszkę to trwało, no ale cóż, no, wreszcie mamy nasze lejce do naszej wspaniałej Brzyczki. Jesteśmy bardzo dumnymi posiadaczami tajskiego prawa jazdy, no i szczęśliwymi posiadaczami samochodu. Naprawdę bardzo, bardzo nas to cieszy. I no jednak zwiększyło naszą mobilność. Mogliście oglądać ostatnie nasze filmiki z wyprawy do miejsc, do których nie dotarlibyśmy, gdybyśmy nie mieli po prostu własnego samochodu. Więc myślimy, że no bardzo to poprawi taki komfort naszego życia tutaj. Mimo że zastrzegaliśmy, że nie będziemy kupowali samochodu, okazało się, że jednak jest to bardzo przydatna rzecz. Natomiast, co trzeba podkreślić, ono stoi tutaj na parkingu, co jest też dużym plusem, że mamy przed naszym kondo parking. Większość miejsc, przynajmniej tutaj w okolicy, nie ma problemu z parkowaniem, w związku z czym można podjechać, ale mimo wszystko, poruszając się po mieście na krótkie dystanse, korzystamy tylko i wyłącznie z naszego elektrycznego rowerku, czyli Amazing Bike. No to chyba wszystko. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, prosimy o komentarz. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. No i oczywiście zapraszamy do subskrypcji. Szerokiej drogi. I gumowych drzew.